Dzień dobry. Dzisiaj środowa druga kawa, nie o gotowaniu. Nie o gotowaniu, bo w momencie, kiedy planowałem przygotowanie tego kanału, tego projektu, zakładałem, że będę opowiadał o rzeczach, które mnie interesują i które, mam nadzieję, zainteresują też Was i będziemy dzielić pasję. I dzisiaj opowiem Wam o grze, którą uważam, że każdy powinien mieć, ale autentycznie każdy, bo to jest gra dla wszystkich, a jednocześnie jest bardzo dobra. To nie jest tak, że jak coś jest dla wszystkich, jest dla nikogo. Ta gra jest dla wszystkich, nazywa się jednym słowem i za chwilę opowiem Wam o niej troszeczkę więcej. Nazywam się Grzegorz Caputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mnie otacza. Stworzyłem Przepisy Joli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata, pełnego przepisów, smaków i obrazów. Mam taki pomysł, że te nasze środowe spotkania przy kawie, mam nadzieję, że też będziecie sobie robili kawę i oglądali to przy kawie, tak jak ja. To jest moja druga kawa, jak mówiłem. Piję ich kilka w ciągu dnia. Mam nadzieję, że nigdy tego nie odchoruję, ale bardzo, bardzo lubię smak i zapach kawy. Te spotkania chciałbym, żeby dotyczyły rozrywki. Takiej rozrywki najlepiej, którą możemy dzielić z kimś jeszcze. I świetnym przykładem gry rozrywkowej dla całej rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, możemy z nią grać tak naprawdę ze wszystkimi, bez względu na wiek, jest właśnie jednym słowem. Jednym słowem to gra, w której wszystko, co będziemy potrzebowali do gry, dostajemy już w pudełku. W pudełku dostajemy takie świetne mazaki z gąbką po drugiej stronie, którymi możemy później wypełniać nasze karteczki. Na przykład sobie zrobimy, o tak, YouTube bardzo brzydko pisze. Dostajemy 7 takich mazaków. Oprócz tych mazaków dostajemy 110 kart z hasłami. Na każdej karcie jest 5 takich haseł. Dostajemy takie stojaczki i dostajemy kartkę z zasadami gry. Jak widać, nie zajmują te zasady zbyt wiele miejsca. Ta gra jest banalnie prosta i potwornie wciągająca. Ta gra dlatego jest taka super, bo do gry potrzebujemy minimum 3 osób. To jest świetna gra imprezowa. To jest świetna gra, kiedy na przykład jedziemy w pociągu. Nie będziemy nikomu przeszkadzać, nie potrzebujemy dużej ilości miejsca. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeden z graczy losuje kartę, nie widzi, co jest napisane tutaj i wybiera od 1 do 5 numerek, pokazując kartę pozostałym graczom, a oni próbują na tych stojaczkach napisać słowa, które będą korespondować z tym hasłem, tak żeby tej osobie udało się odgadnąć. Gramy 13 kart, 13 rund. Chodzi o to, żeby później porównać nasz wynik odgadniętych haseł z tabelą i wtedy wiemy, jak bardzo jesteśmy świetni. Na przykład 13, doskonały wynik, czy uda się Wam go powtórzyć? No, brzmi jak wyzwanie i znowu gramy kolejną turę. Jednym słowem to takie kalambury w cywilizowanej formie. Zdarzało nam się, grając w kalambury, wymyślać hasła, które może niekoniecznie były super i mogły pochłonąć inną drużynę. A tutaj gramy wszyscy kooperacyjnie, bo chcemy zrobić jak najlepszy wynik. Nie ma przegranych, gramy wspólnie. Jednym słowem to gra na święta, na imprezę, na prezent. Nie jest też droga, kosztuje kilkadziesiąt złotych, 70-80 złotych mniej więcej w takich cenach widziałem tę grę. Będą się przy niej bawić wszyscy. Tak naprawdę do tej gry potrzebujemy jedynie umiejętności czytania i pisania i chęci wspólnej zabawy. To jest super. Proste zasady, fajna, kooperacyjna gra, która wciąga. Jeżeli miałbym wybrać jedną grę, którą musiałbym mieć w domu, to byłaby właśnie jednym słowem. Dlatego, bo nie ma osoby, która by się przy niej źle bawiła. To jest gra dla wyjadaczy planszówkowych, którzy są super i z nimi się nie da wygrać. I dla takich osób, które grają sporadycznie. Ta gra nastawiona jest na świetną zabawę. Jeżeli graliście, koniecznie napiszcie, czy Wam się podobało. Mam nadzieję, że podzielacie mój entuzjazm, jeżeli chodzi o tę grę. Jeżeli nie graliście, spróbujcie. Zostawcie też kciuka w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia!